Cześć, tu Ernest! Nadchodzi już piąty dzień wyzwań, dzisiaj o 15.30 zostanie rzuconych na nas kolejnych 7 wyzwań, a w tym filmiku powiem wam wszystko, co musicie wiedzieć, aby nic was nie zaskoczyło. Jak zawsze po kolei zaczniemy od 3 darmowych wyzwań do 4 płatnych i pamiętajcie, nagrywam to przedwcześnie, więc niektóre wyzwania jak wyjdą to mogą zamienić się miejscami, ale reszta pozostanie taka sama. Zaczniemy od wyzwania: zadaj obrażenia przeciwnikom przy użyciu broń z lunetą. Treść tego wyzwania jest jasna, ale jeśli chodzi o najlepsze narzędzie do tego wyzwania, to jest nią oczywiście ciężka snajperka. Strzał w ciało z tej broni gwarantuje nam soczyste 150 punktów obrażeń za każdym trafieniem, a ceny strzały w głowę jeszcze więcej. Poza tym to polecam też karabin szturmowy z lunetą. Ta broń strzela nawet szybko i zadaje nie tak złe obrażenia, a do tego ma 100% celność, jeśli używamy lunety. Karabin z termowizją też nie jest taki zły, ale strzela wolniej i co każdy strzał bardzo odrzuca naszą celność. Następne wyzwanie w tym tygodniu polega na przeszukaniu w zmieszczeniu skrzyń w łazie odpoczynku lub przemnanych szybach. Jeśli macie jakiegoś znajomego chętnego do gry, to na waszym miejscu poprosiłbym go, aby włączył pomoc ekipy. Wy zróbcie dokładnie to samo na tym wyzwaniu i poproście go, aby poleciał na jedną z tych miejscówek. A wy w tym czasie polecicie na drugą miejscówkę z tego wyzwania i razem staracie się otwierać w tych miejscach jak najwięcej skrzynek. W ten sposób wykonacie to wyzwanie bardzo szybko. Trzecie wyzwanie w tym tygodniu wysyła nas na tor wyścigowy przy Sielskim Siole. Musimy tutaj ukończyć jedno okrążenie kulojazdem. Aby wykonać takie okrążenie, musicie wsiąść do jakiegoś kulojazdu, ustawić się na starcie i odczekać 15 sekund. Jakieś odliczanie się rozpocznie, przejedźcie przez wszystkie okręgi, bo inaczej wam to się nie zaliczy. I tak aż dobicie całe okrążenie z powrotem do mety. Proste, ale na waszym miejscu wykonałbym to wyzwanie w ciągu 2 tygodni od dnia dzisiejszego, ponieważ w następnej większej aktualizacji zostaną włączone obrażenia przez szkła kulojazdów. Więc póki są bezpieczne, polecam wykonać to wyzwanie. Zauważyłem też, że nie musicie korzystać z kulojazdu, który już tutaj był. Możecie wziąć kulojazd z jakiejś innej przyczółki i nie wykonać okrążenie. Taka podpowiedź, ponieważ często na tym torze jest tylko jeden kulojazd, a będzie wielu przeciwników. Następne wyzwanie każe nam zdobyć 15 odbić sprężystą kuleczką. Sprężysta kuleczka to nagroda za wbicie 26 poziomu płatnego karnetu bojowego w tym sezonie. Jak już ją macie, to wyekwipujcie sobie do głównego koła emotek, aby później jej nie szukać. To wyzwanie to nic trudnego, wystarczy, że w jakimś małym, zamkniętym pomieszczeniu wyrzucicie tę piłeczkę. Możecie jej nawet trochę pomóc w odbijaniu się. Wtedy naliczycie kilkadziesiąt takich odbić. Następne wyzwanie jest podzielone na etapy i pierwszy z nich polega na wyleczeniu się grzybami, których najwięcej jest chyba w wypasionej wyrwie. A dwa następne etapy polegają na użyciu kolejnych małych potek, a potem dużych. Proste. Co do grzybków, to mam małego tipa. Jeśli gracie na komputerze i dalej, jak na przykład ja, macie ustawioną zmianę broni na scrollu, to przy zbieraniu grzybka, jeśli w momencie pełnego zapełnienia tego paska postępu zmienicie szybko broń scrollem, to ominiecie animację jedzenia grzybka. Może to wam kiedyś uratuje życie. Następne wyzwanie polega na użyciu gejzeru, tyrolki oraz pojazdu w jednym meczu. Najszybszym sposobem do wykonania tego wyzwania jest wybranie się na tę miejscówkę, aby użyć kulojazdu, czyli pojazdu, a następnie tyrolki, a z tyrolki na gejzer. I zadanie wykonane! Ostatnie wyzwanie w tym tygodniu zlecam zdobyć eliminację w obozach pirackich. To jest jedno z tych wyzwań, które jest dobrze wykonać jak najszybciej, ponieważ później po prostu ludzie przestaną tam latać, bo wykonali to wyzwanie i nie będzie za bardzo kogo wyeliminować. Po wykonaniu tych wszystkich wyzwań otrzymacie takie oto naszczycywania oraz możliwość zebrania sekretnej gwiazdki, która da wam poziom karnetu. Rozmazana gwiazdka skrywa się tutaj, a w grze po wykonaniu tych wszystkich wyzwań powinna być w tym miejscu pod wulkanem. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w Wysie Bojowym. Hello.